Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj karty dnia na dzień 23 marca. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam, kochani, i zapraszam do wysłuchania 23 marca. Tutaj, moi drodzy, zobaczmy, jakie to będą energie 23 marca. 23 marca. Mamy arcykapłana, jest dużo, moi drodzy, z duchowieństwa, dużo ze spokoju w tym dniu. Tutaj możemy oczywiście douczać się czegoś, spotykać się na przykład z lekarzem też, doświadczoną osobą, ale tu są różnego rodzaju, moi drodzy, pokazane medytacje, wiara. Głęboko wierzymy w coś, jest tutaj dużo w nas właśnie i spokoju. Możemy się modlić, możemy medytować, douczać się czegoś, iść na egzaminy, iść rozmawiać z lekarzem. Jest szansa na to, że ta energia będzie wyrównana tego dnia i osiągniemy spokój, osiągniemy taką przychylność ludzką. Tutaj wszystko się udaje przy arcykapłanie. Oczywiście w aspekcie zdrowotnym, moi kochani, co trzeba na pewno poruszyć, mogą być różnego rodzaju problemy hormonalne, ale też czasem są to choroby takie dziedziczne, może się odezwać na przykład sprawa tarczycy, sprawa słuchu, sprawa wzroku. Coś tam może nie tak funkcjonować, ale oczywiście jest ogólnie duży, moi drodzy, plus, bo arcykapłan przynosi nam tutaj, moi drodzy, ochronę z góry, przynosi nam spokój i ogólną taką radość, powodzenie. Także bardzo dobra energia. I jeszcze Lenormand. No, tutaj przy tej kosie są możliwe, że jakieś zagrożenia, tak? Też musimy uważać na siebie, na swoje zdrowie na pewno. Jest tutaj, kochani, też jakaś może informacja od kogoś, która może nas szokować, tak? Także ostrożnie, moi kochani, działamy, ale też nie przemęczamy się zbytnio. Dajcie sobie czas na odpoczynek i na jakiś relaks. Róbcie sobie przerwy w pracy i tak dalej. Ja, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę wspaniałego dnia. Do usłyszenia.